UKS postraszył nas w początkowej fazie meczu, mieli swoje sytuacje i uczulaliśmy się w szatni, że wyjdą na pewno ambitnie i będą chcieli na tym początku ruszyć na takiej euforii i tej młodzieńczej fantazji. Trochę trybuny im pomogły, mieli swoje sytuacje z naszych trochę błędów i niefrasobliwości w tyle. Natomiast opanowaliśmy to i później myślę, że z ciągiem meczu coraz więcej dominowaliśmy na boisku, stwarzaliśmy sobie sytuację. Już w pierwszej połowie mieliśmy kilka klarownych, natomiast w drugiej myślę, że bezsprzecznie byliśmy zdecydowanie lepsi i wygraliśmy, uważam, zasłużenie. No, przed meczem dzisiaj i po meczu troszeczkę kurtuazji z kibicami i z niektórymi piłkarzami. Powiedz mi, czy wiedząc to, co się działo za twoich czasów w ŁKS-ie i wiedząc troszeczkę, co się dzieje teraz, wierzysz, że ten ŁKS jest w stanie się utrzymać w pierwszej lidze i w ogóle na sportowej mapie Polski? Ja myślę, że na pewno się to należy temu klubowi, bo szkoda tej historii i ja tutaj wiem, że są ludzie związani bardzo mocno z tym klubem, natomiast no nie da się tego pogodzić, jak to wszystko wskazuje, bez finansów, bez wsparcia, wszystkie, nawet duże kluby upadają. Taka sytuacja spotkała wcześniej Pogoń Szczecin, spotkała GKS Katowice i to też są podobne marki wielkością w polskiej piłce jak ŁKS. Szkoda, że nikt nie chce się, że tak powiem, zainteresować, bo naprawdę są obietnice cały czas tego stadionu, który myślę dawałby nadzieję i ja też i wszyscy, jak graliśmy tutaj w Ekstraklasie, liczyliśmy na to właśnie, że jeżeli rzeczywiście ta pierwsza przysłowiowa łopata zostanie wbita na stadionie i zaczną się jakieś prace, to znajdzie się jakiś człowiek, który w perspektywie czasu będzie chciał zainwestować w coś, co gdzieś w dłuższych latach będzie miało jakąś przyszłość. Natomiast no niestety, no, prawda jest taka, że dzisiaj chcąc grać nawet na poziomie pierwszej ligi, przynajmniej w środku tabeli albo coś, to trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć fundusze i przynajmniej na taką normalną, bieżącą działalność. Bez tego jest ciężko, tak? Przykłady Ruchu Radziąków z tamtego sezonu, czy właśnie Polonii Bytom, która niestety po spadku z Ekstraklasy i odcięciu dopływu gotówki z Kanał Plus, Odry Wodzisław, no to są przykłady, natomiast klubów, które kończyły podobnie, natomiast no, życzę jak najbardziej, żeby tutaj UKS się utrzymał i żeby no, ktoś w końcu zainteresował się klubem, bo jest tu wiele, wiele lat historii i wspaniałych wspomnień. W pierwszej połowie dużo razy upadaliście na murawę. Zły dobór wkrętów, czy boisko pozostawia wiele do życzenia? Nie, ja powiem szczerze, że tu na to boisko nie można było dobrać dobrych butów ze względu na to, że ta część jeszcze była w miarę okej. Okay. Natomiast tamta strona przy galerze była w takim paśmie 20 metrów strasznie zmrożona i no, czy przysłowiowe wkręty, czy lanki, nic to nie dawało, bo tam po prostu było lodowisko. Prezent świąteczny już jest w postaci wyniku. Jak będą wyglądały twoje święta? No niestety nierodzinnie, że tak powiem, tylko z tą najbliższą rodziną, z żoną, z dzieckiem, bo z Grudziądza do domu mam bardzo daleko. Gdybym dalej grał w Łodzi, pewnie byłbym dzisiaj w domu i świętował z rodziną. Natomiast no niestety odległość powoduje, że muszę zostać w domu.